Cześć Aniołki. Ja przychodzę, trochę mnie nie było, ale przychodzę teraz z nowym filmem. I teraz tak, nowy film oczywiście dotyczy kupowania Alai, ponieważ jak mówiłam na ostatnim filmie, ja Umbę już mam, ale ogólnie chcę sprzedać ją, ona mi się jednak kompletnie podoba. Także i teraz lecimy na stronę internetową, zaraz tam z nią sprzedam i tak dalej się. Nie sprzedałam, bo o nie wiem, być może już się sprzedam, nie pamiętam. W każdym razie, ja tam za dużo czasu na stronie internetowej nie będę czytać, ale w każdym razie jest dużo nowości takich różnych domnych rzeczy w grze. To wam pokażę. Oczywiście tam jest, że Ayla i Umbra wróciły. Witaj, dziś świętamy 500. tygodniową aktualizację. Dziękuję, dziękujemy, ble, ble, ble. Poznaj Ayla i Umbę. Gaj jakiś tam wraca do Mulan, to jest ten facet właśnie z tymi magicznymi końmi. No, proszę. A ma najróżniejsze właśnie te konie magiczne na 3 tygodnie i nie sam. Alaia i Umbra wróciły w samą porę na naszą 500. aktualizację. Te magiczne są powiązane z konie z fazami Księżyca. Grego znajdziesz w Mulan, niedaleko stodoły starego Jaspera. Po prostu już drogą prowadzącą z Fortu Pinta do Mulan, a na pewno nie przegapisz Gaego, ani jego wyjątkowych koni. No wiadomo, on jest tam przy tym stałym miejscu. Alaja to nieśmiałe, ale niebywałe oddane zwierzę, które tworzy silną więź ze swoim miejscem. Koń ten uwielbia zorzę polaną, może dlatego, że przypomina jego własne piękne umaszczenie. Umbra kocha mrok i uwielbia obserwować świetliki, spędzając długie noce w lesie. Ten majestatyczny goniec ma wysoką temperaturę ciała z uwagi na swoją ognistą grzywę. Ponoć w dziczy można go zobaczyć jedynie przy bladym świetle nowiu księżyca. Poczekajcie sekundę. Wiecie co? Coś mnie zaskoczyło, prawdę mówiąc, bo ja byłam święcie przekonana, że to jest odwrotnie, że Alaja. To się zdziwiam, przepraszam, czyli to Umbra jest ta ciemna. Ten brązowy koń to jest Umbra? A Ayla to jest. Ayla jest ten szary? Ja byłam cały czas przekonana, że. No bo ja mam tego fioletowego konia, którego chcę sprzedać, więc ja cały czas myślałam, że. No ładnie. Ja cały czas myślałam, że Alaja to jest. No ładnie. No to widać się pomyliłam. No ale nic. No w każdym razie chodzi mi o tego. Jak zwą, tak zwą, nieważne. Tego fioletowego konia nie podoba mi się. Kupiłam go, ale to jest w ogóle porażka, także go sprzedaję. Nieważne, jak on tam się zwą, nieważne. Ja jestem zainteresowana tym brązowym koniem. Także żadną jakąś tam, jakimś innym koniem, jakimś szarem nie jestem zainteresowana. Mi się podoba strasznie ten brązowy koń. Znaczy brązową i właśnie z tą grzywą czerwoną. W każdym razie one są za 950 stare końców. No ładnie, ale się zdziwiam. No i tak jak samo jak konie andaluzyjskie znają krok hiszpański. By dumnie, przepraszam, kroczyć tym krokiem, naciśnij spację, gdy Alaja lub Umbra stoją nieruchomo. Nie możesz zmieniać stylu grzywy Alaji lub Umby. No i oczywiście są dodatkowe pakiety, że można to ile 100 końców kupić i dostaje się wtedy te dwa zwierzaki. Ale te zwierzaki to wam powiem, które mi się podoba, bo nie jest tak jak większość myśli. Ale to wam wyjaśnię, jak już będę przy tych koniach. Wszystkie te kotki kosztują 450 stare końców. Ale spokojnie, jeśli chcesz się zaopatrzyć stare końce w tym tygodniu, specjalny pakiet, bla, 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 żadnych pakietów nie zamierzam kupować. Ja sobie kupuję po prostu, jak są konkretne rzeczy, pakietów nie kupuję, po prostu sama sobie reguluję, co kiedy kupuję. A, i tu są kolejne rzeczy. Chcę wam kilka rzeczy pokazać.
Czas się pożegna z automatycznym spowalnianiem koni. Także to jest fantastyczna rzecz, ponieważ pora dać odpocząć naszym palcom. Słyszeliśmy, że gracze komputerowi denerwowali się koniecznością ciągłego naciskania klawisza W. To się zgadza, szczególnie przy wyścigach, gdzie po prostu ciągle trzeba tam utrzymywać tą prędkość tego konia, także a ja wolę sobie, wiecie, włączyć galop i niech mi idzie tym galopem, niech mi nie zwalnia, ja chcę tylko prawo, lewo, a nie ciągle jeszcze dbać o to, żeby on mi nie zwalniał. Także teraz będzie super, konie nie będą zwalniały, wiecie, dopóki nie wpadną na coś. Jak im każemy jechać kusem, to będą jechały kusem, wiecie, do końca świata, jak galopem, to galopem. Tylko ich zatrzyma po prostu, jeżeli na coś wpadną, albo po prostu jeżeli my ich po prostu zatrzymamy, tak? Normalnie po prostu spowalniając je po prostu. Także super. O, i kolejna rzecz. Naciśnij E, by wejść w interakcję. To Wam pokażę. Ogólnie wszystko, z czym można wejść w jakąś interakcję, to ma literkę E teraz. Zobaczcie, tutaj na przykład jest te miejsce, gdzie tutaj można fryzury zrobić i tak dalej. To ma E. Jak to nacisnę? O, drzwi się otwierają. A tak samo, wszyscy ludzie mają też te E nad głowami, ale jest z kolei bardzo fajnie też, ponieważ można zbierać śmieci znacznie szybciej. Nie trzeba tam, wiecie, myszką specjalnie na ten śmieć ten, wystarczy tylko nacisnąć E i już jest butelka w naszym inwentarzu. Także jest super, czy tam puszka, czy tam wsio jedno. Także to jest świetne. Ale co, tak samo jak na przykład coś pogadzę z jakimś człowiekiem, to też można E, podjechać do niego, nacisnąć E i się ten. Chce się otworzyć drzwi do jakiegoś pomieszczenia, też wystarczy E nacisnąć i się otworzą. Także to jest super. A nie tam tą myszką tam kierować, żeby to koniecznie tam kliknąć. Także bez sensu. Także tutaj jakoś akurat jest fajnie z tym E. I oczywiście to można jakoś gdzieś tam wyłączyć w ustawieniach, ale ja tam nie zamierzam wyłączać, mi to tam jest akurat na tym lepiej. Zaktualizowano wyścig Fortepinta, to sobie też pojedziemy, ponieważ niektóre rekwizyty wyścigu Fortepinta, którego organizatorką jest Cynthia, ta niewielka aktualizacja nie wpłynie na rozrywkę. Wyścig będzie po prostu wyglądać trochę fajniej, to sobie pojedziemy. W imię tygodnia, ble, 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 to są te konie właśnie. No tak jak mówię, najważniejsze jest, że fioletowy kon mi się nie podoba i tyle. W następnym tygodniu przygotuj się najbardziej kolorowe jowickie świętowanie. Czyli wiecie, ja nie wiem, czy oni mieli w planach, bo ja słyszałam, że nie ma już nic obchodzić, ani nie ma być właśnie to, co ma być za tydzień, czy nie ma być te królestwo w chmurach, tak jak tam co roku. Jednak ma być, więc nie wiem, podobno miało tego nie być. Nie wiem, czy ktoś do nich napisał, czy oni po prostu stwierdzili, no, że jednak trzeba tym graczom z Starstable coś tam dać od siebie. Nie wiem. W każdym razie będzie właśnie te królestwo w chmurach, także bardzo fajnie, będzie super zabawa, także bardzo się cieszę. Ja bym chciała mieć bardzo ten kubełek z tą tęczą, co można było wygrać w poprzednich latach. Ja niestety na to nie zbierałam, więc tego nie wiem, więc chciałabym to wygrać. Okej, okay. To ja już zrobiłam miejsce w stajni, ponieważ już wcześniej sprzedałam tego fioletowego konia. Jest to fioletowego, także mam teraz miejsce. O, tam dalej jest właśnie dla niego miejsce przyszykowane. Dobra, tam się zaraz widzimy za chwilę. Ok, jesteśmy przed stajnią. Chciałam Wam właśnie pokazać i zobaczyć, czy faktycznie to działa. Dobra. Chwileczkę, tu zobaczę. No zobaczymy, czy on tak będzie cały czas galopem, czy nie zwolni. No i zobaczcie, gdzie, widzicie? Idzie i idzie. I nie zwalnia. Super. Tak, my się widzimy w Mulan, bo chcę Wam jeszcze coś pokazać. Ok, także z tym rozpędzaniem konia to jest świetna funkcja, bo po prostu można sobie na przykład, ja w wyścigu na przykład chcę się jechać średnim galopem, to się będzie na przykład ciągle jechać średnim galopem, nie trzeba tego konia popędzać w końcu już. Dobra, i zobaczcie, tutaj jestem, bo chciałam Wam pokazać tak, kilka rzeczy. Jestem przy śmieciach,
O, i zobaczcie, podjadę i zobaczcie, co mi się pokazuje. Słabiec wtórny, o. Już go nie muszę tam klikać, wystarczy tylko, że nacisnę E na klawiaturze i już jest buteleczka zabrana. Także to jest super. To jest świetna funkcja. Dobra. Dobra, to my się zaraz widzimy na chwilę w forcie Pinta. Okej, okay, jestem w forcie Pinta. Teraz zrobimy sobie ten wyścig. Zobaczcie, i tutaj też jest E u tej pani. Oczywiście można naciśnij ten wykrzyknik niebieski, także będzie to samo, ale na przykład ja naciskam E. O, już ta pani mówi. Chcesz trenować na malowniczej trasie Fortu Pinta? Tak. Cóż, James mówi, że z toru mogą korzystać jeszcze z przepustką imprezową Fortu Pinta. Okej. Okay. Chciałabyś taką kupić? Nieważne, po prostu ruszaj na to. Jeśli James będzie się pytał, to mu powiedz, że jesteś influencerką. A, te influencerki to takie, wiecie co. W każdym razie ta pani ma na imię Cinda. Pozwoli jeździć każdemu, kto ma dość obserwujących. Dobra, dobra. W każdym razie pojedziemy sobie ten wyścig, bo chcę zobaczyć, jak on tam wygląda. No. Okej, okay, dobra. I teraz tak. I teraz postaram się pojechać tak. I teraz jadę tylko strzałkami w bok. W lewo albo w prawo. W ogóle nie naciskam strzałki do przodu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej. Okay. Czy to się jakoś tam inaczej? Nie wiem. Nie zauważam jakichś większych zmian. Chociaż może ja powinnam chyba czasem zwalniać, ale ja mam nadzieję, że na nic nie wpadnę. No ale fajnie, zobaczcie. No i tam te kwiatki zebrałem. No trochę tu gdzieś tak kieruję, jak nie trzeba tam regulować galopu, szybkości. Trochę tak jakoś koniec się tak trochę buja, ale jest okej. Okay. Zobaczcie, nic nie naciskam do przodu i cały czas mi tym galopem leci. Także super. Mam nadzieję, że na nic nie wpadnę, bo niestety będzie ząg. No ciekaw jestem, czy uda mi się tak dojechać do mety na nic nie wpadając. W ogóle nie naciskam tej strzałki do przodu. Ale tu coś się zmieniło, ale jakieś ozwyczajenia? Ja nie wiem. Może bo muzyka chyba się zmieniła, a nie zauważyłam, żeby tu się zmieniło, jakieś coś się zmieniło, jakieś ozwyczajenia? Nie wiem. Ja tu nic nie widzę. Ja coś się spodziewałam, nie wiem, jakichś przeszkód, nie wiem, to moja kwiat, takie tam, nic nadzwyczajnego. O, nawet uzyskałeś nowy rekord, super. Okej, okay, dobra. To idziemy sobie. Zobaczcie, mój koń klubowy ma już 14 level. O, i znowu sobie E. No, już do nas pani mówi. Wow, ty i host, naprawdę jesteście szybcy. Szkoda, że ja nie potrafię tak jeździć. Szkoda, że w ogóle nie potrafię jeździć. Ale kiedyś kupię sobie konia, ech. Okej, okay, dobra. I teraz tak, my się widzimy zaraz z powrotem w Mulan, bo chcę wam jeszcze coś pokazać. W ogóle chciałam wam powiedzieć, że jeśli chodzi o kwiatki u fach, to fajnie, bo zobaczcie, od razu wam powiem tak, z Umby mam zestaw, już wcześniej, dużo wcześniej kupiony, także akurat jest wszystko na fioletowo, także akurat wszystko będzie właśnie pasowało dla tego ciemnofioletowego konia. Także, o i tu zobaczcie, musiałam trochę usunąć te kwiatki, wstawić do szafy, bo już mi się nie mieściło. Dobra, także zaraz pojedziemy sobie konie kupić i
Także zobaczcie, jak dużo, ciągle mam dużo kwiatków jeszcze. Także jedyne sobie na razie, tak jak uzupełniam, to mi, znaczy nie uzupełniam, ponieważ nie muszę, ponieważ mam tyle kwiatków. Także na razie mi starcza, jadę na tym, co mam. Jedynie to rumianek uzupełniam, ponieważ rumianek jest najtrudniej w grze w ogóle wydobyć, w ogóle znaleźć. Więc z tym jest najtrudniej, więc to trzeba stale rumianek uzupełniać. A pozostałe rzeczy to ciągle mam wystarczającą ilość. Dobra. I teraz tak, jesteśmy w Mulan i chciałam Wam pokazać teraz tak. Zobaczcie. O, zobaczcie. Ale to jest tylko na tym wybiegu. Nigdzie indziej tego niestety nie ma, ale kto wie, może w przyszłości taką funkcję wprowadzą w grze. W każdym razie zobaczcie. Mulan to jest taka, tylko tu jest, na tym manerzu nic nie ma, a zobaczcie, coś tam ludzie sobie skaczą i to zobaczcie. Naciskam tylko E, o, tu jest taka tablica specjalna, wybierz konfigurację wybiegu, klikając przycisk. Tylko ty zobaczysz obecną konfigurację wybiegu. Jeśli opuścisz pobliski obszar, wybieg zostanie zresetowany do ustawień startowych. No i spróbuję sobie pojechać. Zobaczcie. A. Naciskam A. O. O, i zobaczcie. I to jest taki fajny, podstawowy. Super. Zobaczcie, jak można robić teraz te realistyczne star stable. Ile to jest fajnych rzeczy teraz. Także mam nadzieję, że w innych też takich wybiegach to wprowadzą. Dobra. Ok, nagrywa się, nagrywa. I zobaczcie, i sobie pojedziemy. Powiedzmy sobie, ustalimy, że... A zobaczymy, że na przykład galopem tylko. I teraz nic nie będę zwalniać, tylko... a spróbuję na przykład sobie skręcać na przykład. To ciekawa jestem, jak on tak cały czas tym galopem będzie leciał. O, a chciałbym w tym supek... No, ale chciałbym... Chcę supek spróbować wjechać i zobaczymy, co się stanie. A, no zobaczcie, czy to już mnie zatrzymało. Także, ale wiecie, zapagamy, że można sobie przeszkody przymalować na jaki kolor tam się chce z tych różowych, także no i dobra, no i powinno się ustawić. A, czy teraz już muszę sama nacisnąć? Dobra, i teraz B, dobra. Ok. No i teraz może spokojnie zamknąć i sobie o. Na przykład i sobie na coś tam pojechać. Także świetna rzecz, po prostu fantastyczna. I samemu sobie, można, wiecie, można sobie samemu ustalać trasy. To jest świetne, jak, wiecie, to jest świetna rzecz, jak na przykład ma ktoś brązową znakę i po prostu chce sobie na przykład w określonej kolejności pojeździć na przykład te drogi, na przykład czy tam, czy przeszkody. Zobaczcie, super. Świetna rzecz. I wiecie, jak padniecie na takie coś nie przeskakując, no to was zatrzyma. O, i zobaczcie, i wtedy już spada taki dążek. Także świetna rzecz. Kapitalna rzecz. Czekajcie, no, ale teraz poczekajcie, muszę zwolnić, żeby jakoś najechać. Dobra. O, i zobaczcie, tu jest trudniej. O, i tu muszę, no, właśnie, że tu trzeba... Trzeba nacisnąć, żeby przyjechać, ale świetna rzecz. Naprawdę świetna. Jadę sobie, o. Przeżyj przez dorożki. No, kusuję. Ok, bo to tak przeżnie jest. Kusuj na przykład. I teraz dopiero muszę zagalopować. O, świetna rzecz. A tu na przykład, dobra, pojedziemy tutaj. Dobra, ale dobra. W każdym razie już wiecie, o co chodzi. Dobra, jedziemy. Ciekawe, czy będę musiała teraz nacisnąć, czy będzie samo. O, i już jest samo E. I trzecie. Tylko nie zróbcie zezydnuj, bo wtedy nic nie będziecie mieli. No. Ale świetna rzecz, naprawdę. Fantastyczna. No. Ale i zobaczymy teraz tutaj, jak ja, co tu się stanie, jak wpadnę. A, czyli zobaczcie. Czy zostaje tylko jeden dążek. No. No, trzeba uważać, bo teraz, no, jak... przeszkodę. Teraz. Żeby... Świetna rzecz. Wow. I można sobie... A, no tak, to już mi...
Hop. Tam się zaraz widzimy przy tych koniach do kupowania. Ok. Jesteśmy już przy tych koniach. I teraz tak. Najpierw pójdziemy sobie do... Oczywiście. No i jak ty w końcu masz na imię? A, czy ty masz jednak na imię Umbę? No fajnie. Ja cały czas myślałam, że ona ma na imię Alaya. Cały czas myślałam... Albo zapomniałam dawno temu, że ona ma na imię Umbę. A to jestem zaskoczona, naprawdę. No dobra. Cykle księżycowe Jowiku są zagadką, jednak gdy nów księżyca spowija wyspę mrokiem, ciemna noc przyciąga czarującego konia zwanego jako Umbra. Zwierzęta te wolą przybywać w cieniu gęstego lasu, spędzając czas w gęstwinie i poruszając się po okolicy przy nikłym świetle świetlików. Z uwagi na swoją ognistą grzywę, Umbra ma dużo wyższą temperaturę ciała niż inne konie i jest zawsze skory do galopu. Skory. Czy co, to jest samiec? Skory. A to nie jest klacz? No nie wiem. Gdzieś tam dużo źródłach było, że to były klaczy. Że to są klacze. A tu piszę, że... No to nie wiem. Dobra. No nieważne. W każdym razie jest zawsze skoro do galopu, by móc spędzić za gwiazdami osianymi po nocnym niebie. Zobaczcie, jaki to jest piękny koń. Przepiękny. Oczywiście głównie będzie chodził w magicznej postaci u mnie, ale w tej drugiej też fajnie. Fajny sprzęt będzie do jednego i do drugiego pasował. Dobra. Jowicka legenda mówi, że niegdyś księżyc był domem zamyślonego magicznego konia, a ten w końcu przyciągnął uwagę ognia Fuj Galenoka. Wierzchowiec spadł z księżyca, wpadając do bulgoczącego wulkanu i podpalając sobie grzywa. Ale przepiękna jest i ta grzywa super. Ponoć Umby przymierzające Jowik są potomkami tego mitycznego stworzenia i po dziś dzień z tęsknotą patrzą na księżyc, na który nigdy nie powrócą. Ale wiecie co, imię Umbra to kompletnie do niego czy tam do niej nie pasuje. Ale ja znaczy lepsze jakoś bardziej pasuje, a to taką Umbę do tego konia, no nie wiem, nie za bardzo. Podobnie do pozostałych magicznych koni Jowiku, Umbra pokazuje swoje prawdziwe oblicze w dziczy i ukrywa je na zaludnionych obszarach. No też to jest już nieaktualne, ponieważ wiadomo, że wiadomo, że po prostu tam można nic samemu zmieniać, nie? Jednak ze względu na wygląd biega tak jak konie andaluzyjskie, od których pochodzi. Dobra, to wszystko zobaczymy. Dobra, kupujemy konia. I teraz tak, jak ja wybiorę imię, to tradycyjnie do was wrócę. No dobra. No i oczywiście, jakie ja mogę wydać imię dla tego konia? Ona jest i purpurowa, i ma grzywę. Znaczy w zasadzie w takich ma w sumie, a może jeszcze wybiorę inną, bo purpur na pewno musi zostać, ponieważ jest fioletowy, czy tam fioletowy wsio jedno, a to jest tęczowy i tak nie wiem, czy zostawić teret, ale będzie mi się podoba w tej fioletowej, to spróbuję tęczę znaleźć po angielsku, zaraz zobaczymy, czy to jest możliwe. To wybrałam Purple Fire, ponieważ fiolet jest fioletowy, a fire to jest ogień, dlatego i grzywa jest przede wszystkim, wygląda trochę jakby była jednak właśnie taka płonąca, więc tak, okej. Okej, tak. Gratulujemy nowego konia, okej. Teraz poczekajcie sekundę. I widzicie powiedzenia z nowym koniem, Umby tu nie ma, poszła do stajni. A pójdziemy za chwilę do stajni, a ja chciałam kupić sobie któregoś kota, ale chciałam jeszcze to obejrzeć, ponieważ jeśli chodzi o koty, to myślę, że tego kota widzę, jednak nie kupię, bo tak stwierdziłam, bardziej mi się ten kot podoba. Także tego kota, to jest lisek? Dobra, lisek, nieważne, może być lisek. Ponieważ liska chyba nie kupiłam, zresztą nie pamiętam. Może kupiłam. Ale w każdym razie będzie fioletowy, będzie ten właśnie mój fioletowy koń.
A będzie miał takiego liska. Zobaczcie, jakie on ma śliczne oczy niebieskie. Piękne. A nie wiem, to chyba mam dolewać. No ale dobra. Ja go kupuję. O, mi się podoba. Ale poczekajcie. Aha, czy ja go kupiłam już, czy ja go nie mogę kupić drugi raz? A co to? Aha, to takie rzeczy. Czekajcie chwilę, muszę się zastanowić. Wiecie co, dobra, stwierdziłam, że jednak tego kota kupię, żeby coś było w torbie, także... inwentarz jest pełny. Dobra, poczekajcie sekundkę. Okej, to już sobie zrobiłam miejsce w inwentarzu. I teraz, dobra, kupujemy. Dobra, nie będzie. Trochę jest mniej fajne od tego kota filetowego, ale dobra. I teraz tak, poczekajcie, inwentarz. Ile ja mam inwentarz? Tu też powinno jakiś... Aha, no niby jest literka, dobra. I... O, fajnie, 104 mi zostało z tarkońcy, także na coś tam by się mogło jeszcze przydać. Dobra. I teraz tak, my się widzimy zaraz w stajni. Okej, teraz już jestem w stajni, idziemy do Umby. A, pokaż mi się tu. A, piękne, o, zobaczcie teraz. Ja sobie naciskam i już jestem. No, wow, no piękna ty jesteś. Wow, super. Tylko poczekajcie, coś mi tu się nie zgadza. Dosięć konia. A nie, no właśnie, bo nie widziałam właśnie tego przełącznika. Dobra, to zaraz wszystko sobie obejrzymy. Na razie tutaj chodźcie. Wiecie co? Pojedziemy sobie do ujeżdżalni, to zaraz się widzimy na ujeżdżalni. Okej, to jestem już na ujeżdżalni, także oddaliłam wam kamerę. Zobaczcie, jak ona jest piękna. Przepiękna. Wiecie co, ja nie wiem, nie wiem co ja miałam w głowie, jak kupiłam tam Alaję. Nie wiem, naprawdę nie wiem, dlaczego tamtego konia. Przecież ona jest taka piękna, zobaczcie. I zaraz wam pokażę, o w tej zwykłej, no ale nie, ale ja chcę, hello. O, tu chcę zmienić na zwykłą postać. I zobaczcie, zacznijmy od tej postaci, też jest śliczna. Albo śliczna, nie wiem, co, jaka to płeć. Każdy że jest świetny koń. Dobra. I teraz tak, zakładamy te wszystkie rzeczy na siebie. Tak, to nie wiem, czy to wszystko będzie ten koń mógł założyć. Super. Wow. O, no i zobaczcie, jak pięknie wygląda. Dobra. I teraz oczywiście to. Tak, albo to. To też fajnie wygląda. Ale może wiecie co? To może nie zostanie do jakiegoś konia, który będzie miał niebieskie ogłowia. Dobra, i teraz tak. Owieki może? No i zobaczcie. Przepiękny koń. Wow. Zobaczcie, jak pasuje. O. O. A. I teraz tak. A gdzie mam kota? A, mam tego kota. No, zobaczcie. Wow, świetnie to wygląda. I ten kotek, wow, nie, no tak dobrze to wygląda. Super, dobra. I zmieniamy postać. No. Wow, zobaczcie. Ale super. Piękny ten koniec, wow. Oczywiście zdjęcia porobię. Oczywiście także zdjęcia będą, także wow, zobaczcie, pięknie po prostu. O, i teraz tak, od razu sobie pojedziemy tak. To jest tak, poczekajcie sekundę, muszę tak, inwentarz. Ja chciałam tutaj, dobra, to sobie tutaj kwiatki mi wlezą, dobra, to jest klubowe, okej, okay, dobra. I teraz tak, idziemy sobie tutaj. Okej, dobra. Wow, świetnie wygląda. Wow, dobra, okej. Poczekajcie sekundę. Okej, jestem z powrotem. Dobra. I teraz tak, nie sobie idzie. Także tak wygląda wstęp. Co
Zobaczcie, wow. Pięknie. Wow, czat. Kapitanie, to wygląda. Okej, okay, dobra. Okej, okay, poczekajcie sekundę. Okej. Okay. I teraz sobie do kusa przejdziemy. Zobaczcie. Wow. Przepięknie to wygląda. Super. Kapitanie. Dobra. Okej. Okay. No świetny ten kurs wygląda. Ale w ogóle przepiękne umaszczenie. Oczywiście na zdjęciach będzie bardziej widać. Dobra. I teraz tak. I tutaj sobie idź galopem. Wolnym galopem. No tak, tak się prezentuje. Wow. Czap. Świetnie. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay. A teraz szybszym chodem. Wow, zobaczcie jak ta grzywa się rusza. Super. Wow. Wow. Pięknie to wygląda. Okej. Okay. I teraz tak, tutaj sobie pójdziemy. I teraz tutaj, na fulla. Proszę, zobaczcie. Aż tak mało. No tak, to mi niestety zwalnia, bo... przepraszam, bo tutaj jest... no tak, mi się po prostu niestety nagrywa. Okej. Okay. Wow. Zobaczcie, pięknie to wygląda. A nie, ale tutaj... No, jeszcze raz. Jeszcze ten galopem najszybszy. Wow. Kapitanie to wygląda. Dobra, okej, okay, dobra. I teraz tak. Pójdziemy sobie tutaj. Oczywiście tam jeszcze się obejrzymy, że tak powiem, w stajni dokładnie. Dobra, i teraz tak. Powiedz mi, ty masz tak, jak ty dębujesz? A, idź. No. No i bardzo fajnie. Dobra, idź. No świetnie. Tak późno opada na tą ziemię, także świetnie to wygląda. Dobra. I teraz tak. Powiedz mi trochę. Powiedz mi trochę. I teraz tak. Jak ty się cofasz? Pokaż mi. Zobaczcie. Nawet jak każemy się cofać, to będzie tak się cofać. Cofać i cofać. Super. Wow. Świetna rzecz. Zobaczcie. Świetnie to rozwiązali. Dobra. I teraz tak, co to jeszcze może zrobić? Zadębować, położyć się, to nie możesz. A i krok hiszpański. Wow. Super. Świetnie to zrobili. Wiecie, rzeczywiście tak jak. No ale mogło być to dłużej trochę. A spróbuję tak razy dwa. Razy zrobić. Wow, ale świetne będą zdjęcia. I tak. I masz iść, masz iść, masz iść. Tak, masz iść. Wow. No tak, tutaj się niestety dłużej nie ma, ale też kapitanie to wygląda. Dobra, wiecie co? I teraz... dobra, to my się widzimy już... A, w stajni. A, pójdziemy już sobie skoczyć zaraz. Dobra. Pójdziemy sobie od razu... A, poczekać, muszę bandyka ma odświeżyć. Dobra, pojedziemy tutaj sobie. Hop. Okej, okay, dobra. To zrobimy tak. Niech tutaj sobie na przykład... Hop, no ale... Hello, czemu to nie skoczyłaś? Dobra. Nie skoczyłaś, czy nie skoczyłaś, nie wiem, jakie to jest płci. Okej, okay, dobra. No i ty idź teraz. No. O, i tak sobie skaczę. Okej, okay, także tak wygląda jej skakanie. Dobra. Albo
No, możemy coś tam sobie jeszcze skoczyć, ale... O. Tak szybko skoczyła, że... Opa! No, świetnie to wygląda. Dobra. Teraz tak, to my się widzimy zaraz w stajni z powrotem. Ja jeszcze tutaj jestem przed tą halą, przed ujrzaniem, bo chciałam tutaj zobaczyć, jak ona, jak taki duży skok. O, tak to wygląda. Nawet na instalacji. Leć. Okej, dobra. Trochę za wcześnie się odbijam, dobra, ale tak. Wiecie, przyszłam do fach, jestem na chwileczkę, ponieważ jeszcze przyszłam do fach, nie będę oczywiście wam tam nagrywać tam chodzenia i robienia tych rzeczy do wyrobienia, które tutaj są, tylko chciałam, ponieważ fach ma dla mnie to, czy ta, jakby to powiedzieć, to zadanie, bardziej dialog, monolog z tą sówką. No jej, bo ona coś ma tylko do powiedzenia i tylko to wam pokażę, nic więcej. Okej, okay, dobra. Popisklowa niespodzianka. Już dawno nie słyszałam poszukiwania Toby. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. Zajrzyj do niej. Okej, okay, tak, zajrzyj do Toby, tak. Okej. Okay. No to... No dobra, ale gdzie mam zajrzeć? Ten poziom. Tutaj chyba trzeba jechać i to chyba ona tutaj jest. O, zobaczcie. Huhu! Wow, co się stało Tobi? Huhu! Gwałtowny wdech. Pi, pi, pi. Toby, stworzyłaś coś najpiękniejszego, nowe życie. Gratulacje, młode podrośnie. W warsztacie zrobi się dość ciasno. Wystarczy dla was wszystkich mysz? Huhuhu, świetny pomysł. Lucjana, Tobi mówi, że jak młode dorośnie, to może ty zechcesz je przygarnąć. No, jak najbardziej. Chociaż moja niebieska sówka to jest najładniejsza. Dobra, ale... Okej, okay, dobra. Zobaczymy, co tam powiesz. Okej. Okay. Ten pisklak nie pędką wyfrunie z gniazda. Ty w tym czasie nie przestawaj tworzyć i pomagać w rozwijaniu warsztatu. Okej, okay, dobra. Czyli pewnie fach oczywiście będzie na swoim miejscu, tak jak przyjdziemy. Także na razie jest... Poczekajcie chwileczkę. Siądaj tutaj, potem pójdę sobie zobaczyć. Ale fajnie. Czyli to będzie moja sówka, jak dorośnie. Dobra, chodź. I teraz tak, jak to było? Z czy X? O. Zobaczcie, tu jest siówka moja. Siówka. No. I tam małe z tyłu jest. Super. Ślicznie się to wygląda. Na pewno takie zdjęcie zrobię. Dobra. I teraz tak, poczekajcie sekundę. Okej. Okay. Ja teraz jestem w tym warsztacie, ponieważ chciałam wam kilka tych pokazać tych przepisów, co doszły. Bo oczywiście ja wszystkiego nie będę robić jak leci, tylko po prostu to, co mi się podoba, więc ja po prostu wam tylko pokażę. Tego nie będę robić, bo mi się nie podoba. No dobra, ale jakie mam, ciągle mam z tego wychodzić, dobra. To nie. To nie, bo to mi się nie podoba. To. Nie, bo jakiś taki szal. Tu. Nie. To tego nie będę robić, bo mi się nie podoba. Nie, tego nie będę robić, bo mi się nie podoba. Nie, to mi się nie będę robić, bo tego mi się nie podoba. O, to zrobię, tak, bo to mi się podoba. I to też zrobię, bo to mi się podoba. Okej, okay, dobra. Oczywiście nie teraz. Ja będę robić te rzeczy na końcu. Teraz nie. Teraz tak, zobaczymy, czy jeszcze tutaj, bo tutaj chyba nic nie miałam, nie pokazywałam wam. Tylko tyle. Już. Nie, raczej tego nie będę, bo to mi się nie podoba. No, to chyba będę, bo to mi się podoba. To zrobię, bo też mi się podoba. To zrobię, albo nie, nie wiem, zobaczymy. Bo tak
O, to na pewno zrobię, bo to mi się podoba, ten niebieski kolor właśnie fajny. To zrobię, bo to mi się podoba. Tego nie zrobię, bo one mi się nie podobają. I tego też nie zrobię, bo to mi też się nie podoba. Dobra. Idziemy teraz szybko do tego. Już. A tutaj nie będę wam pokazać, bo tego jest tylko, pokażę wam tylko sekundę, że tego jest strasznie dużo. No hop, hop, hop. Zobaczcie ile tego jest. Nie będę tam wszystkiego wam pokazywać. Ale to wiadomo, że to robię tam w odpowiednich zadaniach. Dobra. Jestem także na moim koniku. Wiem, że to mam parę zadań u Sarah i jeszcze teraz mi się jakoś odnowiło po tym piątym poziomie. Także stało mi jeszcze. No, jeszcze trochę mi zostało tych poziomów. Ale zbieram. Dobra. To byłoby tylko na tyle. Dobra, to robię. To ja lecę robić zadania poza filmem. Okej. Okay. Mówiłam, że jeszcze dzisiaj już nic więcej nie nagrywam, ale zrobiłam tam zadania i jazda duszy Janu ma 15 tysięcy. Ja wam mówiłam, że z tą jazdą duszy będę do nas tylko przychodziła, jak będą jakieś znaczące nagrody, a to jest znacząca nagroda, ponieważ to jest zespół nagród. Także odbieram. No, odbierzemy. Mój ten Amber ma już lewę, także okej. Okay. Janu, chcę ci coś powiedzieć. Ojej, dobra. Dobra. A co będzie następne i kiedy? A, czyli 17 tysięcy. A, i następna będzie Księga Wiedzy. Także Księga Wiedzy też wam powiem. Też wam powiem. Pokażę. Poczekajcie, na razie muszę to. Muszę z tego wyjść. Okej, okay, dziękuję. Dobra. Co powiesz? Wiem, że ona tam co jakiś czas do nas gada, ale nie wiem po co. A co tu dziewczyny robią, to nie wiem. No dobra, gada szybko, bo chcę skoczyć. Zaczekaj chwilę, Luciana, muszę poznać z Alex. Posłuchaj sprzeczki. Okej, dobra. Okej. Luciana jest świetna, nie możesz się zatrzymać, się Janon. Luciana i Papa Faye nie są gotowi, Alex, to wszystko. Właśnie, że są. Wszyscy to widzą oprócz ciebie. Ty chyba chcesz, żeby nie byli gotowi. Być może, ale mam swoje powody. Więc im je zdać, by mogli się czegoś nauczyć. Nie możesz w ten sposób odganiać przyszłości. Czyż nieustraszona Janon, która mieszka na północy Heniodzikie Koniowickiej, poszukiwała starobedów, tak by się zachowywała? Nie. Objęła cię rację. Dzięki tej wiedzy ich tajnik jazdy duszy nabierze zupełnie nowego wymiaru. O, Luciana, tutaj jesteś, tak. Właśnie chciałam z tobą porozmawiać. Okej. Okay. Co się dzieje? Rozmawiałam z Alex. Okej, okay, dobra. Jak twoje misje? Pewnie już rozumiesz, że jazda duszy może być bardzo niebezpieczna. Okej. Okay. Niebezpieczna, póki wysadzenie tych aktorów Darko to było kazmasem. Jedna błyskawica i po nich. Nie wszyscy strzelą z palców błyskawicami. Janon chciałby ci coś powiedzieć, Luciana. Okej. Okay. Linda ma rację. Już się nie wywiniesz, by Janon. Brawo, haha. Tobie to się chyba podoba, Alex. I cóż mogę powiedzieć? Lubię takie sytuacje, zwłaszcza jeśli oznaczają sprawiedliwość. Chcesz mi jeszcze coś powiedzieć? Jeszcze nie. Jest coś, o czym ci nie powiedziałam, ale miałam ku temu powód. Okej. Okay. Trenuj ciężko, aż w końcu nadejdzie chwila. Okej, okay, dobra. Okej, okay, to już mogę iść? Dobra. Aha, fajnie, wróciłam iść tam do tyłu. Dobra. No, mów. Co tam? A, wracaj do treningu. A, okej, okay, dobra, fajnie, cieszę się. Teraz tak, ja tylko chciałam ten... szybko. Zobaczyć, co tam jest ten, co my dostaliśmy. Już, wentyl, co to jest? Aha, kanapka, dobra. Dostałam kanapkę. O! A, to jest proszek promienisty, jakieś przedmioty. A, tylko jakiś efekt. Wiecie co? Nie chcę ci teraz konia statowego ten
wyciągać. Wiecie co, ja już tam sobie w własnym zakresie to. Nie wiem, albo wam to pokażę, a tam jak będę pamiętała któregoś razu. Dobra. To już naprawdę tyle, co miałam do powiedzenia. Dobra. Także już nic więcej tam nie pokazuję. I teraz już na pewno widzimy się w stajni. Także wiecie co? Ja jestem po prostu zachwycona tym koniem. Cudownie po prostu wygląda. Zobaczcie. Jest przepiękna. Wow. Zobaczcie, jak on ma. Jakie piękne te. Jakie te animacje. Zobaczcie, jakie kolory. Jakie. Wow. Zobaczcie. Super. Zobaczcie, ta grzywa jest taka płomienna. Zobaczcie, ogień. Ten. Ogon. Przepraszam. Ogon. Zobaczcie. Też tak, takie fajne. Takie. Ale taki podpalany, także przepięknie to wygląda. A zobaczcie, bo tutaj specjalnie postawiłam ją obok mojego drugiego fioletowego konia. Ale trochę ten ogon trochę tak dziwnie wystaje z tego białego. To tak mogliby, bo to jakoś tak załagodzi, że tak powiem. No ale i tak jest po prostu przepiękna. Ale wiecie co, ja chyba jej jednak zmienię na te, nie za bardzo bym chciała na te, te, bo nie widać jej oczu, nie? A takiej widać oczy, dobra. To tutaj dla jakiegoś tam innego konia przeznaczę, dobra. A, właśnie, aha, dobra, ten to ma te, dobra, ok. Także starszy mi się podoba i po prostu i ten krok hiszpański, o, a, sobie idź. Ok, dobra. Ok, no ale stop. Ma i teraz się cofnie. Nie, 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 nie. Ok. Także świetne są to przyciski, bo po prostu i drzwi można sobie otwierać, i te śmieci zbierać, także super. Także tak wygląda mój konik. Oczywiście ja zdjęcia porobię, no bo wiadomo, to jest przepiękny koń, więc trzeba zdjęcia porobić. Cieszę się, że z tej nieszczęsnej Alai ściągnęłam te fioletowe rzeczy, dlatego teraz nie musiałam dla tego konia kupować nic nowego. Tam mam ponad 100 stara końców. Taka szkoda, że nie może stylu grzyby zmienić, bo bym chciała na przykład trochę zmienić. Tylko ona tak, mogę te fioletowe kolory i te żółte i czerwone, tak powinno zostać, tylko wiecie, tak to wygląda trochę taka w stronkach jakby miała, ale naprawdę świetnie to wygląda. Dobra. Także ja będę teraz kończyć i następny film to będzie właśnie z tych wspomnień Katyn w DUD, tych Dolina Umarłych Dinozaurów. I tak jak mówiłam, po prostu zrobię wam, tylko pojedziemy razem, zbierzemy ostatnie te świecidełko różowe, czy jak to tam, jak zwą, tak zwą. I potem otworzymy te wspomnienie już całe. Nie będę tam, tylko wypiszę pod spodem, oczywiście pod filmikiem, te miejsca, gdzie jest, w DUD są te wspomnienia, a tak to po prostu tego całego latania wam w ogóle pani będę nagrywała. Także filmik będzie krótki, będzie tam trwał chyba, nie wiem, jak z tymi wspomnieniami, no to tam dłużej chyba niż 10-15 minut to nie potrwa, także na tym mi właśnie zależy. Także taki to będzie następny film, a w ogóle póki co na jazdę konną się zapisałam, także wrócę na pewno właśnie, na pewno wam powiem, jak mi poszła ta pierwsza jazda, tylko na pierwszej jeździe nie chcę tam za bardzo szaleć, dlatego nie będę robiła zdjęć na pierwszej jeździe, bo to tam najpierw być ostrożnym. Także albo po prostu przyjdę z takim mini vlogiem, po prostu z tymi, z opowiadaniem, jak tam mi poszło na tej jeździe, co mi się podobało, na jakim koniu jeździłam, jakie tam w ogóle konie są, bo takie były przez te 2,5 roku. Jak nie jeździłam, to tam się pozmieniały te konie, chyba ze starej ekipy koni, to chyba tylko jeden został. Dobra. W każdym razie mam nadzieję, że wam się tam ten film podoba, że może mój kanał subskrybujecie, może ten film polubicie. Mam nadzieję, że ten koń tak mocno się wam podoba, tak jak mi. Także jest, to jest kapitalny wybór, którego na pewno nie będę żałowała.
takiego sąsiedniego obok, fioletowego, właściwie bardziej niebieskiego niż fioletowego. Wtedy zobaczymy no, w następnym filmie. No dobra, to, no to na razie, no to cześć, pa!